Adwokat Marta Wnuk. Mamy wątpliwości, kiedy, komu, jak i w jakiej wysokości będziemy płacić. Czy za winę będziemy płacić alimenty i czy alimenty tylko są w przypadku niedostatku? Bardzo często błędnie udzielane są porady w tym zakresie. W internecie jest mnóstwo informacji, które są błędne i są powielane błędnie. A zatem uznałam jako osoba, która od wielu lat wąsko specjalizuje się, rozjaśnić państwu sytuację alimentów na rzecz małżonka. Mamy dwie kategorie alimentów na rzecz małżonka. Kategoria pierwsza to kategoria w momencie, gdy jeden z małżonków popadnie w niedostatek. Jest to sytuacja, którą można um, Stwierdzić, że jest to lekkie ubóstwo, czyli sytuacja, gdzie sytuacja majątkowa jest bardzo trudna. Jeżeli ona jest przeciętna, to nie ma mowy o niedostatku. Jednakże, niedostatek jest w sytuacji, gdy orzeczenie rozwodu jest za porozumieniem stron, czyli tak zwany ugodowy rozwód za porozumieniem stron, czyli strony nie ustalają Winy wówczas w przypadku właśnie tego rozwodu za porozumieniem stron. Te alimenty, o których mowa, czyli z tytułu niedostatku, mogą być tylko maksymalnie przez 5 lat, albowiem po 5 latach one wygasają. A zatem ustawodawca wprowadził ograniczenie właśnie poprzez 5 lat, poprzez 5 lat, tylko w tym okresie można ubiegać się o świadczenie alimentacyjne. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy doszło do zdrady, czyli na przykład jeden z małżonków zdradził, i wtedy jest orzeczenie o wyłącznej winie. Jeżeli chcesz więcej informacji, jakie są to sytuacje, gdy może być właśnie orzeczona Twoja wina. To zachęcam Cię do napisania komentarza, tudzież do subskrypcji, bo również taki filmik na moim kanale znajdziesz, czyli w jakich sytuacjach sąd wskazuje orzeczoną wyłączną winę. Wracając do alimentów. Mamy tą sytuację, gdy jeden z małżonków dochodzi orzekania o winie i toczy się sprawa z wyłącznej winy. Jakie są konsekwencje, gdy zostaje nie jeden z małżonków uznany, za wyłącznie winny. I to jest sytuacja, w której należy się bać, albowiem to jest właśnie ta sytuacja, gdy ustawodawca po pierwsze nie wprowadził limitu czasu, czyli dożywotnio można płacić alimenty, tudzież można dożywotnio ubiegać się o alimenty. I uwaga, w każdej sytuacji, gdy sytuacja materialna, finansowa się pogorszyła. A zatem. Mieliśmy małżeństwo, on zarabiał 20, a ona 10, to czy jest możliwość uzyskania alimentów od mężczyzny, który zdradził i jest winny? Tak, jest. Kobieta, która ma orzeczenie, tudzież mężczyzna, ale w tej sytuacji, która ma orzeczenie o wyłącznej winie drugiej strony, czyli tego męża, który zdradził. Ma prawo dożywotnie ubiegać się, alimenty na swoją rzecz z tytułu pogorszenia sytuacji majątkowej. A zatem należy uważać i przeanalizować każdą sytuację, ponieważ bardzo często dochodzi do sytuacji, w której ktoś przychodzi do mnie na konsultację, i okazuje się, że jeden z małżonków chce alimenty. A właśnie dlatego, że skończył się rozwód z winy. Na pytanie, dlaczego się pan tudzież pani zgodziła na orzekanie o winie, odpowiedź brzmi, bo pan mecenas, pani mecenas mówiła, że to tylko kwestia honorowa, że żona nie jest w niedostatku i nic nie będzie. A jeszcze przeczytałem dodatkowym w internecie. A zatem jest bardzo dużo błędów w tym zakresie, stąd też chciałam państwu wyjaśnić. Podsumuję. Alimenty dwa rodzaje na małżonka w zależności od rodzaju rozwodu. Bez orzekania o winie mamy ograniczone czasowo do pięciu lat i tylko i wyłącznie w skrajnej sytuacji ubóstwa, niedostatku, zaś w przypadku, gdy będzie wyłączna wina, np. w przypadku zdrady, to każde pogorszenie sytuacji majątkowej, każde, Pogorszenie sytuacji majątkowej. Na przykład było 20 tysięcy w budżecie domowym, a teraz jest 10, daje prawo osobie niewinnej do ubiegania się świadczenia alimentacyjnego. Owe świadczenie alimentacyjne i ubieganie się o nie nie jest w żadnym wypadku ograniczone czasowo, a zatem można płacić takie alimenty nawet dożywotnio.